zadaniu mamy odczytać z osi długości pojazdów. Pojazdy są cztery. Mamy taki mniejszy autobus, dłuższy autobus, tramwaj i pociąg. To wszystko jest umieszczone, zaznaczone, ich długości są na osi liczbowej, tylko na tej osi liczbowej brakuje nam wartości. Mamy zaznaczoną wartość 0 metrów i 24 metry. Musimy ustalić sobie, jak wygląda reszta podziałki, jak są tu rozpisane wartości. Skupmy się na tym odcinku między 0 a 24 metry. Ja go tu zaznaczyłam. I zauważmy, że ten odcinek podzielony jest na 8 mniejszych odcinków. Dlatego właśnie 24 dzielę przez 8. Wychodzi mi 3. To znaczy, że na tej osi liczbowej są zaznaczone kolejne wartości co 3. Rosną co 3. I spójrzmy, zaznaczę je sobie wszystkie na żółto u dołu. I teraz, kiedy mam już zaznaczone te wartości, łatwo mogę odczytać, że mniejszy autobus ma długość 12 metrów. Dłuższy autobus ma długość 18 metrów. Tramwaj 27 metrów. I najdłuższy pociąg ma długość 72 metrów.